Bardzo trudny to był rok, bo była wczesna wiosna, bardzo mokra, później nie padało 6 tygodni. Każdy rok przynosi nowe wyzwania. Dobór odmiany rzepaku o odpowiednich cechach ma kluczowe znaczenie dla plonu. Praktycznie od czasu kwitnięcia do wytworzenia pełnych łuszczyn nie miał ten rzepak w ogóle deszczu, co jest taką anomalią jakby kolejną od kilku lat, co brak wody. Ale radzi sobie całkiem dobrze. Opinie o odmianach zbieramy od gospodarzy. Odmiana Cedric z KLC jest odmianą bardzo dobrze przezimowującą i odporną na wszelakie choroby rzepaku. Odmiana Cedric wyróżnia się długim kwitnięciem, co pozwala na dobre zapylenie. W takim razie kluczowe pytanie: jak plonuje ta odmiana? Odmiana Cedric plonowała mi bardzo dobrze w tamtym roku, w granicach średnio 4,5 tony z hektara. Tutaj są gleby od 3 do 4 B klasy. Plonuje, wiadomo, jak jest gleba lepsza, plonuje do 4,5 tony, słabsza 4 tony, 4,100 w tych granicach. I ten plon jest stabilny co roku. To jest bardzo ważne przy zakładaniu sobie kosztów poniesionych na daną uprawę i co możemy dać, na co możemy sobie po prostu pozwolić w uprawie. Trochę o zabiegach agrotechnicznych na tym gospodarstwie. Przedsiewnie była talerzóweczka po pszenicy ozimej. Potem była orka. Po oraniu zawsze wołuje ziemię. I agregatem aktywnym z siewnikiem był zasiany rzepak. Ładnie powschodził, rósł sobie. Później był tylko wykonany oprysk od zielska na jedno i dwuliścienne. I skracanie jego przegapiłem po prostu. Termin był już za duży i nie zadziałałby ten oprysk. Darmy wydatek był po prostu koszty tego zabiegu i jego nie robiłem wcale. No i on tak on bardzo dobrze przezimował, mimo braku skracania tej rośliny na zimę. Myśląc o kolejnym sezonie, musimy być przygotowani na różne anomalie. Dobór odmiany ma znaczenie.